Ziomek, patrz na to! Siemaneczko, jestem Lucek! Zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Tym razem gram na padzie, ale nie bez powodu. Gramy na padzie, dlatego że mam wersję przedpremierową Hot Wheels, dodatku Hot Wheels do Forza Horizon 5. Jestem podjarany mocno. Jest kilka opcji nowych w Forza Horizon, które można sobie konfigurować, ale o tym pogadamy sobie w następnych odcinkach. Pamiętajcie, że ja mam tą wersję przedpremierową i tutaj parę różnych glitchów, bugów, niedociągnięć może się jeszcze pojawić, bo to nie jest finalna wersja tego dodatku. I zobaczcie sobie jedną rzecz. Nie mamy tutaj już ikonki Hot Wheels jak była wcześniej, tylko mamy ją, już sobie tutaj podjechałem, w tym miejscu, tutaj gdzie było to takie wyschnięte jezioro albo coś, no nie? No ale dobra, nie przedłużajmy, chodźmy już na miejsce, zobaczymy co nam oferuje ten dodatek. Poniekąd już dosyć dużo widzieliśmy na zwiastunie, no nie? Co będziemy tam robić? Ogromne rampy, jakiś festiwal Horizon pod niebem, w powietrzu, jakaś totalna abstrakcja. A tak w ogóle, zobaczcie, za mną jest wielki X i ten wielki X niedługo będziemy odpakowywać. Jeszcze tam nie zaglądałem, ale już mniej więcej wiem co tam będzie. Ua! To będzie mega dobry unboxing i teścik. No dobra, a teraz chodźmy sobie na Hot Wheels Expansion i zobaczmy. Czy będę mógł stąd już od razu podróżować do tego miejsca? Tak, jest. Install, okej, teraz będę musiał to dopiero zainstalować. Get all extra content. 39 nowych samochodów. Tutaj oczywiście będzie grać inna muzyka, ja mam wyłączoną tą muzykę streamową. Co my, what? My będziemy jechać do nieba. Okej, będę mógł wybrać. Jest monster? Nie gadaj! Ej, ja wam tyle mówiłem o tym monsterze, żebym chciał monstera mieć w grze. Ale to chyba nie jest ten monster, co był w tym. Ty patrz, będziemy jak w tych Hot Wheelsach mieć takie dopalanie, zobacz. Shit! Dobra, co? Mogę wybrać furę? Czy... Ej, to wygląda jak ten monster, tylko mam mniejsze koła. Wow. Okej, ta fura chyba jest moja. Jaka abstrakcja, ziom, pana to. Okej, jedziemy. Czekaj! Ja chcę się przyjrzeć! Co to w ogóle jest tutaj? Shit! Ziomek! Patrz na to! Jakie pokręcone! Ty, my mamy tutaj chyba jakiś statecznik, tak? Zobacz. Zobacz, jakiś statecznik, co to jest? Jakby, żebyśmy wiedzieli, kiedy jesteśmy do góry. To chyba można wyłączyć, bo już patrzyłem w opcjach. What? Jakiś samolot. A już patrzyłem w opcjach, że możemy sobie to wyłączyć. Także jak wejdziemy sobie... tutaj, to jak nie chcecie na to patrzeć, mi to trochę przeszkadza. Tutaj mamy Hot Wheels Roll Indicator. Możemy sobie to wyłączyć w każdej chwili. Kilka nowych opcji też jest odnośnie tego, ale to wam pokażę później. Teraz się po prostu bawmy. Wow. O kurde, jakie to skrętne. Jak to wygląda? Czekaj. A jest kamera z kokpitu? Patrz, to jest kamera z kokpitu. Nieźle. Awesome G Forza. Jakieś nowe skillsy są. Znaczy tutaj jedziemy przez jakieś takie miejsce śnieżne. Uuu, shit, jak to wyglądało. Tutaj doganiamy tą pierwszą furkę. To jest, ten samochód mnie rozwala. To jest jakiś pick-up, jakiś autobus przerobiony na pick-upa ze spoilerem z tyłu. Mega. Czad. Ekstra. Tu jest jakiś lodowiec, zobaczcie. Ja jestem ciekawy, czy będzie można jeździć też poza tymi traskami gdzieś tam zwiedzać sobie. Z tego co widziałem, to chyba tak. Okej, no to jesteście gotowi? Sprawdźmy, jak wygląda mapa. Mogę sobie zajrzeć na mapę? Jest zablokowana, okej. Nie pozwolą nam zobaczyć. Wow.
Ty, patrz na to. Co jest? Ej, że te samochody też się trzymają tej drogi, nie? Że tak nie spadają. Chyba, że to jest taka właśnie specjalna droga, z której się nie spada, co? I są dopalacze! Forza Horizon 3, nice! Dobra, skręcamy. I dogoniliśmy, co to jest? To jest jakaś nowa fura? Jakaś nowa fura, co to może być? I dopalacz. Ale podobny do tego w strójki. Jak nie taki sam. Uuu, ty patrz tam wulkan, środek wulkanu. Jak to wygląda, ej, to jest piękne. Okej, meta jest gdzieś tam do... Widzieliście to? Uuu, co jest? Ej, to jest chyba jakaś magnetyczna droga, ta czarna. Okej, jakieś smoki. Jeszcze zagapiłem na niego, się poobijałem tutaj. Jakieś turbiny, nie? Meta jest dopiero tam, za niby 2 km. Wydaje się, że przejedziemy całą tą mapę dookoła. Ja już tak mniej więcej sobie patrzyłem, jak wygląda ta mapa. I okazuje się, że ona ma wszystkie pory roku jakby w sobie. Jest taka pora roku lodowa. A zresztą pokażę wam za moment, jak to wygląda. O, nie wypadłem. Myślałem, że tutaj można wyjechać. To jakieś takie drzewa. O, wielkie drzewo, kurde. Przypomina mi się God of War w tym momencie, bo tam było jedno takie drzewo, na które można było wchodzić. Albo to nie był God of War, nie, God of War, nie pamiętam już, chyba tam było takie drzewo, nieważne zresztą. Popatrz, ej, to jest chyba jakiś magnetyczny tor. Ej, znowu jedziemy, to jest chyba w tym samym miejscu. Co, my okrążenie robimy? Nie, to jest inne miejsce już. To jest co innego, wcześniej byliśmy przy jakiejś lawie. Patrz, jakie to jest przyczepne, to jest jakieś super przyczepne. Ponoć będziemy mogli budować sobie mapy z tych... Wow! Ej, nie był jakiś super szybki ten pojazd, nie? 300 km na godzinę, jak na forzowe klimaty, tak jest? No, okej, nie? I jesteśmy w Hot Wheelsach, proszę bardzo. Ej, trzeba przyznać, mega. Dobra, obadajmy, o co tu chodzi. Okej, mamy mapę. Klasa B Hot Wheelsowa. Aha, bo ja mam głosy wyłączone. Dobra, ta babka coś tam tłumaczy. Musimy tutaj wyjechać do tego miejsca. Chyba dostajemy inną furę tym razem. Ale to nie jest... Ej, ja myślałem, że to jest monster na początku. Ale patrzcie, to nie jest monster. Nie, to jest coś innego. Nowy samochód w każdym razie. Taki też jest jakiś super szybki. To jest jakiś taki pick-up albo coś? Ej, znosi mnie. On się trochę ślizga. Mogę już na mapę zajrzeć? Ha, mogę. Dobra, to zerknijmy sobie na mapkę. I jak dobrze się zorientujecie, to zauważycie, że ta mapa to jest taki jakby efekt Tiny Planet, kojarzycie? Że to jest taka planeta trochę pomniejszona i podzielona na działy. Zobaczcie, tu mamy taki... Ty, w ogóle ktoś tu jeździ? O. Chyba jacyś inni youtuberzy są. W każdym razie, tutaj mamy takie miejsce lodowe. Tu mamy takie miejsce... jakieś. No drzewa po prostu, nie? Kurde, brakuje mi słów. Tu mamy takie pustynne bardziej. No. I tyle, nie? Tutaj jakiś zawijasty. A to jest jakoś połączone w niebie? Gdzieś tam w stratosferze? Nie wiem, nad chmurami? Ekstra to wygląda, co? Kurde, dobra. I jest w ogóle strasznie dużo tych różnych dróg, no nie? Po których możemy sobie śmigać. Jakieś ogromne pętle. Zresztą widzieliście to na samym początku. Ciekawe, czy będziemy mogli zjechać w ogóle z tego i z tych torów i gdzieś sobie tu pojeździć, nie? Też będziemy musieli sobie to obalać. No dobra, ale dzisiaj idziemy, gdzie nas fabuła kieruje i za chwilę mam nadzieję, że fabuła nas puści. Będziemy mogli sobie pójść w swoją stronę i porobić ludzkie rzeczy. O, tu jakiś ziomek jest. Sup, homie? Tak, ty jakiś grasz ze wczesnym dostępem. Nice.
Chociaż nie, to był gościu z Playground Games, bo on miał tą ikonkę Playground, zobacz. No, what? Faktycznie, on ma tą ikonkę Playground, zobacz. To był jakiś deweloper. Lol, i do mnie zatrąbił? Siemaneczko. Fajnie, fajnie. Dobra, co my tu mamy? Ice, ice, maybe. Sprawdźmy, w ogóle miałem furę w klasie X, nie? Wariat. Hot Wheels, Rocky, Qualifier, okej. Muszę sobie włączyć głosy tych postaci, bo wyłączyłem sobie, bo już mnie denerwowało, jak przy każdej playliście festiwalowej tłumaczyła mi ta babka, co mam zrobić, nie? Wiesz, tydzień w tydzień. Okej, ten samochód jest taki raczej wolny, wydaje się. Nic specjalnego. Muszę zdobyć jedną gwiazdkę chyba minimum, tak? Speed zone trzeba ogarnąć. Tutaj na razie muszę podążać według tego, co nam każe gra, więc zostaje jakieś tam losowe samochody. Pewnie zaraz tym moim ulubionym autobusem będę jechał, coś tak czuję. Byłem stunigowanym. Watch your speed. Ooo, bo tu jest... Aha, bo tu ślisko. Okej. Okay. Dobra, i są też śnieżne odcinki tej, tych torów Hot Wheelsowych. O, przesterowałem! Aj! Faktycznie ślisko! Patrzcie, to jest w ogóle jakoś ponad chmurami, jak to czadowo wygląda. Pożyczyli chmury od Microsoft Flight Simulator, zobacz. Ekstra. Nice. Trzy gwiazdki zdobyłem, okej! Ja się rozglądałem, w ogóle wpadłem w jakiś pocisk, a tu trzy gwiazdy, spoko. Tutaj mamy klasę B, to jest jakaś Hot Wheelsowa klasa B? Nie wiem właśnie, czy to jest klasa B ogólnie? Będziemy musieli to wszystko sobie pobadać, no nie? Posprawdzać. Tu jest Got Winning, nie wiem, może to? No będziemy musieli po offroadach chyba jakiś śmigać, zaraz zobaczymy, o co chodzi. Okej, okay, ja muszę chyba w drugą stronę, ty. Dostaję jakieś nowe accolades, wyróżnienia. Zrobiło się ciemno. Jesteśmy, słuchajcie, jesteśmy w nocy ponad chmurami na nowej szalonej mapie w Forza Horizon 5 Hot Wheels. Jak to czadowo wygląda. Ja nie mogę. Muszę tutaj... Przed chwilą był zachód słońca? Nie. Muszę zachód słońca zobaczyć na tej wysokości. No zobacz, ej. Jak to wygląda. Ekstra, ej. Jak pierwszy raz się dowiedziałem, że zrozumiałem, że to jest jakoś ponad chmurami, to byłem porażony tym. Nie zwróciłem na to uwagi, jak oglądałem zwiastun, bo myślałem, że to będzie gdzieś na ziemi, a to zobacz. Jesteś tam na jakimś statku gdzieś tam, tu balony ledwo co dolatują do tej wysokości, nie? I tam jest jakaś platforma, która, wiesz, unosi do wszystkie tam skały. Czadersko to wymyślone, jakaś totalna abstrakcja, no nie? No ale fajnie, będziemy mogli sobie tutaj poszaleć. Dobra, tam był jakiś wyścig offroadowy chyba. To odpowiedź będzie na moje pytanie, czy można tutaj jeździć faktycznie poza tymi torami, które mamy wyznaczone. Zobaczcie, tutaj w ogóle kawałek tej konstrukcji, no nie? O kurde, w ogóle pojechałem gdzieś naokoło, ale zobaczcie tutaj. Tutaj jakieś sporniki, żeby to trzymać. Te balony się ruszają do góry i do dołu. Ekstra, one nie są jakieś statyczne. Ty, tam jest wjazd. O, musimy to zobaczyć. Przecież to wygląda jak jest z jakichś Star Warsów. Teraz właśnie Star Warsy sobie oglądam na Disney Plus i jestem też mocno porażony. Zobacz, tutaj jakiś statek to jest. Tu normalnie mogą sobie ludzie chodzić w środku, jakieś schodeczki są. Ja pierniczę, co oni wymyślili w tej Fordzie, no? Czy to jest Fordza? Ej, pamiętacie Forza Horizon 1? Kto by pomyślał, że ta gra się tak rozwinie, nie? Że takie szaleństwa tutaj będą. O kurczę. To ja, wiecie co, jak patrzę na to, jak to się, jak zrobili tą mapę, po pierwsze brak mi słów, a po drugie zastanawiam się, jak będzie wyglądał drugi dodatek mapowy do Forzy już teraz, a jeszcze nawet tego dobrze nie zacząłem.
Okej, okay, pewnie będzie dużo rzeczy do robienia. Już możemy na pierwszy rzut oka zrozumieć, że ta mapa nie tylko jest większa od tej, która była w Forzie Horizon 3 w Hot Wheelsowym dodatku, ale też jest bardziej zróżnicowana. Widzicie, że ten teren, on nie jest taki płaski, no nie, jak była w Trójce. Jak było w Trójce, tylko tutaj cały czas pokonuje się jakieś chore przewyższenia, tak? Tu jakieś, co to tam? Aha, tam się wjeżdża na Festival Horizon tam na górę. Okej, okay. Wiecie co, tu by się przydał bardziej samolot niż samochód, żeby to wszystko dobrze pozwiedzać, co? Ja mam tylko nadzieję, że będziemy mogli sobie tu monsterem pojeździć, że w którymś momencie twórcy Forzy Horizon stwierdzą, okej, no to teraz damy do waszej dyspozycji monstera, będziecie mogli wielkim monsterem sobie śmigać. Czuję się, jakbym trochę zaczynał grę, ole wodospady, wow! Czuję się, jakbym zaczynał grę od nowa, bo wszędzie muszę, wiesz, dojechać tak normalnie. Nie mogę się teleportować. Ej, a w ogóle te wodospady będą sprawiać, że samochody będą... Tak, zobaczcie, to normalnie pada deszcz przy tych wodospadach. Jest mega wilgotno, można sobie zmoczyć samochód, ale czad. Jest bryza i w ogóle. Chciałbym kiedyś na wodospad, czy gdzieś tam w okolice wodospadu Niagara w Kanadzie pojechać i zobaczyć tą wielką moc. Ale już teraz możemy to poczuć w Forzie, zobaczcie. Ekstra. Ja wam tylko przypominam, że gram na Xboxie na tym trybie wydajności, więc grafika jest trochę gorsza, ale i tak całkiem niezła chyba, no nie? Wow. Wolę grać w tych 60 FPS-ach, bo wydaje mi się, że po Twilsach nie można sobie pozwolić na chwilę nieuwagi, która dostarcza nam 30 FPS-ów, no nie? Jednak ten input lag jest potworny w 30 FPS-ach. I wolałem sobie odpalić to w większej płynności, ale nie żałuję, bo wiecie co, ta grafika nie jest jakoś bardzo gorsza. Jest w porządku. No dobra, zobaczymy. Forest, Gorge, Hazard, Sprint. Zobaczmy, o co chodzi. Good off-road setup. Okej, okay, chyba mam good off-road setup. Mam odpowiedni samochód do tego. Okej, okay, no to bierzemy tego gościa. To jest nowy samochód w ogóle. Jego nie było w Forzie Horizon 3. W dodatku Hot Wheels, to jest coś zupełnie nowego. Mamy klasę B, już tuningowany do wszystkiego. Ouu, ty nie kojarzę tej fury, co tam była w tle. 39 nowych pojazdów generalnie, nie? Także obserwujcie, obserwujcie i piszcie oczywiście w komentarzach, czy zauważyliście jakiś nowy samochód. A skoro już piszecie komentarz, to koniecznie zostawcie subskrypcję oraz lajka. Będziemy przez te wodospady jechać. Kurde, te magnetyczne tory, ja to muszę kiedyś przetestować, zrobić jakąś swoją trasę, ziombel. Na pewno tak zrobię. O, tutaj jest ten magnetyczny tor. Wydaje mi się, że on na trailerze wyglądał trochę inaczej. Jak myślicie? Był jakiś taki trochę niebieski? Może mi się wydaje, nie wiem. Uuu, ty, ten smok? Chciał mnie zaatakować. No i co, gdzie ten offroad jest? Miało być offroad. Na razie mnie tylko rzuca po tych zakrętach, bo mam offroadowe opony, a ja chcę sobie wyjechać na jakiś offroadzik i nie mogę? No nie. I już mamy meta. Ale gdzie ten offroad był? No, babka mówiła, że sugeruje, żeby wziąć good offroad setup. A tu nie było ani grama piasku, no. Okej. Okay. Baja Bone Shaker, to też ja miałem. Nissan RR? Nie wiem, czy to było wcześniej. Okej, okay. Nissan RR. Dobra, tutaj mamy nowe story. Ja bym jeszcze zajechał sobie na Festival Horizon, zobaczyć, co tam jest. Tu jest coś na pomarańczowo zaznaczone, jakiś tor, zobaczcie. Kurde ty. Co to jest? Tank balon? Smash the tank balon. 20 tych balonów, okej. Okay. Jeden jest zaznaczony, a 19 pozostałych będziemy musieli chyba znaleźć. Horizon Tour. Z innej pory Horizon Tour. Siko, okej. Okay. No i muszę to wszystko poogarniać, człowieku. O kurczę, o kurczę. Dobra, jadę sobie na Festival Horizon i wiesz co, trochę mi to zajmie. Nie wiem, czy mogę się teleportować. Mogę się teleportować. Mogę się wszędzie teleportować. Mogę się wszędzie teleportować. Okej. Okay. Ale chyba lepiej byłoby tam wjechać, nie? Dobra, jesteśmy na samym szczycie. To nie jest najwyższy punkt chyba całej tej mapy. Ale jest to centrum tego wszystkiego. Mamy nowe tabliczki do zdobycia, zobacz tutaj.
i możemy sobie oczywiście w każdej chwili zjechać. O, ty, to zjeżdża jeszcze niżej. Ja już osiągnąłem maksymalną prędkość. Ty, te dopalacze wiatrowe też mnie jakoś przyspieszają. Myślicie o tym samym co ja? Dawaj, robimy jakąś furę do klasy X i zobaczymy, jakie prędkości da się tu osiągnąć. Ej, jestem właśnie w garażu i są jakieś takie dziwne dźwięki w tle, posłuchajcie. I zobaczcie, próbuję sobie wybrać jakiś samochód z mojego garażu i okazuje się, że jest on zablokowany. To jest ciekawe. Wydaje mi się, że one nie są zablokowane na stałe, tylko my musimy sobie jakby zwiększyć naszą licencję tutaj na tej mapie. Zobaczcie, że mam odblokowane samochody z klasy B i niższe. Nawet nie mogę S1 wybrać. Chociaż jest taki trik. A, czekaj. Get in car. Jest taki trik, żeby chyba w klasie B zrobić jakiś super szybki samochód. Chyba tego elektryka, no nie? Będę musiał pomyśleć. Któryś z samochodów mam tak stunigowany, ciekawie. Kurde, dobra, a spróbujmy wciąć do niego. Hot Wheels Academy rank is not qualified for driving this car. Dobra, musimy sobie zwiększyć poziom naszego kierowcy, żeby móc z tym samochodem jeździć. Nie jest taka prosta sprawa. A te Hot Wheelsowe samochody mogę na początku używać? Też są zablokowane, a zobacz. Te, co sobie tam wcześniej zdobyłem. Kurde, to nie jest taka prosta sprawa. Ej, te dopalacze tu z góry, to on dodaje ci faktycznie, to jest jakiś, nie wiem. A zobaczcie, jaka prędkość, 400 km na godzinę prawie. A to jest klasa B samochodu, słuchajcie, to jest klasa B, 400 km na godzinę. Tu ile będziemy mogli tu jechać, 700 z tej góry, czy jak? Muszę jeszcze te magnetyczne tory przetestować. Ale to już zrobimy sobie na następny odcinek, na następnym odcinku, na który was zapraszam. Subskrybujcie, lajkujcie, trzymajcie się, na razie, cześć.